Od samego początku spotkania Ślęza Wrocław miała przewagę nad rywalkami z Gdańska i prowadziła po 20 minutach gry nawet 38-29. Gra może nie była porywająca, ale co najważniejsze skuteczna i to pozwoliło drużynie trenera Arkadiusza Rusina złapać trochę oddechu, a kibice, którzy oglądali mecz na ekranach swoich komputerów czy telewizorów, mogli być usatysfakcjonowani przede wszystkim wynikiem, bo on był bardzo korzystny i powodował, że były ogromne nadzieje na udział wrocławianek w fazie play-off. Po zmianie stron kolejne trafienia naszych, John Dobrowolskiej czy też Tyszkiewicz w dalszym ciągu trzymały na prowadzeniu gospodynie. Po 3/4 meczu było 53-45, więc cały czas dalej bardzo optymistycznie. Zespół z Gdańska rwanymi akcjami próbował niwelować straty, jednak zbyt dużo było nieskutecznych rzutów, aby to zrealizować w pełni. Przełamanie przyszło w ostatnich 4 minutach, kiedy to sygnał do ataku celnym rzutem zatrzydała Maja Scekić. Były mistrz Polski zamiast skutecznie odpowiedzieć coraz bardziej się gubił, co wykorzystała Jasmine Davis. Amerykanka zdobyła 10 z 15 punktów całego zespołu w ostatnich 180 sekundach meczu i dała ekipie z Trójmiasta wygraną. Szansę na odwrócenie losów spotkania miała jeszcze w ostatnich 7 sekundach Ślęza, jednak ponowna nerwowość oraz błędy uniemożliwiły wykonanie tego zadania. Porażka do minimum ograniczyła szansę Ślęzy na awans do fazy play-off. Zespół WKK był oczywiście zdecydowanym faworytem, ale nikt się nie spodziewał aż tak okazałego zwycięstwa. Tymczasem wrocławianie od początku do końca zdominowali to spotkanie. Z wyjątkiem może początku, który był zacięty, i końcówki, która tak naprawdę nie miała już wielkiego znaczenia. Po pierwszych 10 minutach zespół Tomasza Niedbalskiego prowadził jedynie 28-23. Jedynie, bo w kolejnych 2 kwartach przewaga wrocławian była wręcz miażdżąca. W każdym elemencie gospodarze byli lepsi, ale kluczem do sukcesu wydaje się żelazna defensywa. To dzięki niej wrocławski klub koszykówki mógł wyprowadzać szybkie kontry zamieniane na kolejne punkty. Druga kwarta wygrana 25-12 pokazała, że to wrocławianie weszli na właściwe tory, z których nikt i nic ich nie mogło już wytrącić. Nawet przerwa, która często jest takim momentem niewiadomym. W drugich 20 minutach ekipa Niedbalskiego jednak nie zamierzała zwalniać. Znów było bardzo dobrze w ofensywie i równie dobrze w obronie. Warto pochwalić też naszych za skuteczność, która była mocną bronią wrocławian w tym meczu. Trzecią kwartę zespół WKK wygrał 28-13. W ostatniej nieco luzu. Gry rezerwowych, ale losy meczu były już dawno rozstrzygnięte. Ostatecznie koszykarze WKK triumfowali różnicą aż 31 punktów. Najskuteczniejszym zawodnikiem wrocławian okazał się zdobywca 20 oczek Piotr Niedźwiecki, 18 dołożył Tomasz Prostak. Łącznie punktowało aż 10 koszykarzy WKK i wrocławianie zostali nowym wiceliderem pierwszej ligi.